Witam słuchaczy w kolejnym odcinku Subiektywnie o Polonii. Dziś odcinek historyczny, dawno nie było. Nasz gość Norbert Tkacz, dziennikarz, pisarz, zdobywca tytułu sportowej książki roku z 2018 roku, opowie nam o Karolu Pazurku, naszym przedwojennym napastniku, piłkarzu m.in. Polonii Warszawa, ale nie tylko, o czym na pewno w rozmowie poruszymy, którego to tragiczne losy mogły posłużyć na pewno jako scenariusz do bardzo ciekawego filmu. Cześć Norbert, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam bardzo serdecznie. Powiedz na początku, za którą książkę otrzymałeś tytuł sportowej książki roku? To było 2000, bodaj w 18 roku. Legenda Złotej Jedenastki razem z Danielem Karasiem i Davidem Zejskim napisaliśmy książkę o takim fenomenie nie tylko sportowym, ale i politycznym, i kulturowym, jakim była Złota Jedenastka z lat 50. węgierska. Ja uważam osobiście najlepsza drużyna reprezentacyjna świata, która nigdy nie zdobyła mistrzostwa świata. A nawet spośród tego klubu, to i tak uważam, że była jedną z najlepszych na świecie. Powiedz mi, jesteś kibicem Garbarni? Tak, ja znaczy, z reguły staram się nie ujawniać swoich takich sympatii prywatnych. Dlatego, że zajmując się taką tematyką bardziej historyczną niż sportową, chociaż rzeczywiście współczesnością również, chociaż śmieję się, że ja więcej czytam przeglądu sportowego z lat 30. niż współczesnego. Ale tak, ogólnie rzecz biorąc, jestem kibicem Garbarni, mam swoje ukochane kluby, tak jak każdy. I muszę przyznać, że Polonia jest w tym gronie tych klubów, do których czuję takie ciepło w sercu, o tak mogę powiedzieć. Miło nam na pewno, mi i słuchaczom. Pytam się o Garbarnię, bo tutaj nawiązuję do jednej z twoich ostatnich książek, nie wiem czy nie ostatniej, Trzeci Mistrz Krakowa. To powstała ta książka właśnie z powodu tych swoich twoich sympatii do Garbarni? To się wiąże jakoś tam ze sobą wszystko. Oczywiście, że tak. Te tematy historyczne dotyczące Garbarni, nie tylko krakowskiego i nie tylko futbolu, to już w głowie mam od wielu lat i bardzo się tym interesuję. Chodzę wokół tych tematów, staram się je popularyzować, bo ta wiedza, ten okres przedwojenny, nawet te lata 50. czy 60., one gdzieś w takich głowach współczesnych kibiców to tak jakby przestały istnieć. Nie wiem czemu, ale wyłączono po prostu przycisk z czymś, co się nazywa jestem obecny w głowach. Dla przeważającej liczby kibiców liczy się historia, dla nich to jest, nie wiem, tam 10 lat wstecz, prawda? Już Peter Schmeichel jest, to jest jakaś tam historia dla młodszych ludzi, co jest dla mnie trochę. No może też to jest wiek jakiś tam niestety, może to jest kwestia zmieniającego się czasu, postępującego wieku mojego, nie tylko, że człowiek taki staje się bardziej, że te rzeczy, które dla niego były współczesnością, dla innych już są historią. Niemniej myślę, że warto przypominać wielkie nazwiska i wspaniałe historie z czasów, teraz oczywiście to, co powiem, trzeba wziąć w głęboki nawias z czasów futbolu czarno-białego. No, wiadomo, że on czarno-biały nie był, ale czarno-białego, bo taki był, tak się rejestrowało, czy na zdjęciach, czy taśmą filmową, to, co działo się na boiskach. Rozumiem też, że przez Garbarnię zainteresowałeś się mocniej postacią Karola Pazurka. No to jest właśnie, to w zasadzie to równolegle przebiegało. Dlatego, że ja się zainteresowałem historią Garbarni. Ja byłem pierwszy raz na meczu Garbarni, kiedy przyjechałem do Krakowa na studia. To był 1997 rok. Wtedy byłem pierwszy raz na meczu i zobacz, nawet nie pamiętam, kto był przeciwnikiem. Pamiętam tylko, w którym miejscu stadionu siedziałem, z którego już nie ma tego stadionu. I nie chodzi mi teraz o ten stadion na ulicy Barskiej, ten wielki, gdzie między innymi z Polonią toczyły się boje ligowe, ale chodzi o taki stadion na ulicy Rydrówka, który został teraz trochę zmieniony. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to zainteresowanie Karolem
Dla mnie było trochę dziwne, że tych idoli z tamtych lat, no Karol, to pewnie do tego później przejdziemy, ale można by go dzisiaj nazwać, w języku dzisiejszym, nazwać celebrytą, tak myślę, że tak mało się pamięta o tym i że i nawet w Krakowie tutaj tak mało jest upamiętnienia tych wielkich piłkarzy. A kiedy coraz ta wiedza moja była większa na temat Karola i jego rodziny, bo Polonia i Garbarnia są połączone rodziną Mazurków, można powiedzieć, ale to do tego sobie też przejdziemy później. Byłem bardzo zdziwiony, że tak mało jest wiadomości, artykułów, że niech Hołubi nie wielbi się tych zawodników, a przecież oni osiągnęli w przypadku Garbarni, no to te takie laury największe w historii. I to raczej bym powiedział, że to zainteresowanie Karolem wzięło się, tak, równolegle przebiegało z zainteresowaniem historią futbolu. To może przybliżmy słuchaczom, kim był przed wojną Karol Pazurek. No, Karol Pazurek, rocznik 1905. To jest taki dobry rocznik piłkarski, przepraszam, dlatego że on dał nie tylko Garbarni kilku świetnych zawodników, między innymi Karola Pazurka. Karol Pazurek pochodził z Katowic, był Ślązakiem. Co jest ciekawe, w Katowicach się już urodził Karol Pazurek, natomiast jego rodzina kilkanaście lat wcześniej do tych Katowic przyjechała z którejś z wsi opolskich, na dzisiejszej Opolszczyźnie. No, szukała pracy po prostu, a przypominam, że jeszcze ta data 1905, kiedy narodził się Karol Pazurek, no to oczywiście nie jako obywatel Rzeczpospolitej, tylko cesarstwa niemieckiego, ponieważ to był jeszcze okres przed I wojną światową. On urodził się w takiej bardzo, bardzo rodzinie wielodzietnej. Ich było tam aż ośmioro, przy czym pięcioro związało się z piłką nożną w przyszłości. Trójka jako zawodnicy, natomiast siostra wrzeniła się w Garbarnię, można powiedzieć, w tym wypadku, dlatego że została żoną Stanisława Augustyna, też jednego z zawodników Garbarni przedwojennego, też bardzo ważnego dla tego klubu zawodnika, który także sięgał po te największe laury później. Więc taki był początek. A może jeszcze od razu powiem o tych braciach. Oczywiście oprócz Karola był jeszcze Józef, 1908 rocznik, i on w Polonii miał też piękne karty. Dlatego, że w latach 1930-1932 był jej zawodnikiem, a później się wymienił, można powiedzieć, z Karolem, ze swoim bratem. W 1934 roku przyszedł do Garbarni i tutaj grał przez 4 lata. Ja przypominam, że w 1938 Karol odchodzi do Polonii, czyli taka wymianka między młodszym brat przychodzi do Garbarni z Polonii, a do Polonii idzie ten bardziej utytułowany starszy. Był jeszcze Jerzy, który grał w Wiśle Kraków. I był Alfred, który został na Śląsku w Pogoni Katowice. Grał, a więc w tym klubie takim, w którym wszyscy zaczynali, każdy z braci. Karol Pazurek był napastnikiem i był, można powiedzieć, bramkostrzelnym napastnikiem. Z tego, co wyczytałem, to praktycznie w co drugim meczu punktował tak średnio. No, Karol Pazurek był z całą pewnością w swoim tym takim najlepszym okresie. Ja uważam, że jego najlepszy okres to była druga połowa lat, to była przełom lat 30., 20. i 30., no i później lata 30. Ja się zastanawiałem trochę nad tym, czy jakby go gdzieś sklasyfikować wśród tych napastników polskich. I myślę, że ciekawe, czy koledzy z zajmujących się historią ruchu Chorzów zgodzą się z tym, że gdyby Karol Pazurek grał w takim ruchu Chorzów, który, jak wiadomo, był absolutnym potentatem, jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie w latach 30. w Polsce, myślę, żeby sobie dał radę i że razem z legendarnym, wspaniałym, o którym też miałem przyjemność zrobić reportaż radiowy,
Erneście Wilimowskim. Świetnie by się z nim sprawdzał w drużynie. Zresztą, żeby takiego potwierdzenia, to nie trzeba szukać daleko. No, przypomnijmy sobie mecz Polska-Niemcy reprezentacyjny. Rok 1934, Warszawa. Niemcy strzelają nam na 1-0. No nie jest dobrze, ale chwilę później wyrównuje na 1-1 Ernest Wilimowski, a drugą bramkę dokłada nie kto inny jak Karol Pazurek. Jest 2-1 dla Polski, mamy mecz pod całkowitą kontrolą. 70, bodaj chyba 5 minuta przychodzi, to jest 2-1 dla Polski, ale tylko wszyscy czekają na dalsze bramki dla nas. No i co się okazuje? No fatalne wręcz, miażdżące ostatnie 15 minut i przegrywamy ten mecz 5-2, w zasadzie 2-5. Było blisko, żeby wygrać. Praktycznie był to mecz podobno wygrany według opisów prasy i dziennikarskich, różnego rodzaju tam wypowiedzi. Ale to i Ernest Wilimowski, zobaczmy, i Karol Pazurek, a więc takie postacie. No, no Wilimowski na pewno był postacią o wiele bardziej, no miał więcej zapewne talentu, tak sobie myślę. I gdyby nie wojna, być może byłby jednym z tych legendarnych światowej sławy piłkarzy. Ale Pazurek jako taki znakomity na poziomie Polski, Europy może trochę za dużo powiedziane, ale polski znakomity napastnik, to myślę, żeby się tutaj świetnie sprawdzał. Ja jeszcze tak dopowiem, że on po niemiecku miał taki, mówiono na niego bulle, czyli byk. To chodziło o to, w jaki sposób, jak on wyglądał. A znowu w Polsce mówiło się o nim polski tank, czyli polski czołg. No był to napastnik, ale był to napastnik taki raczej z tych siłowych, krępych, którzy lubili się przepychać, a nie tak jak Wilimowski, trochę chudy, ale po prostu z taką techniką, że można było przyklęknąć i podziwiać. No, taka różnica była między nimi dwoma. Wspomniałeś o tym meczu z Niemcami. Wspomnimy też o innych meczach reprezentacyjnych. Karol Pazurek wystąpił, z tego co widziałem, w czterech meczach reprezentacji i w każdym meczu strzelał bramkę. No on z tego co ja wiem, to występował on występował w znacznie większej ilości. On chyba 16 razy był w reprezentacji Polski. Znaczy, to tutaj Z mnie. tego co wiem. Może pomyliło ci się z liczbą bramek, A, bo z on liczbą bramek. Tak, bramki tak, strzelił. tak, 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 tak. tak. On grał w reprezentacji przez 8 lat bodaj chyba. Pierwszy mecz to grał jeszcze jak był zawodnikiem Pogoni Katowice, czyli już wtedy jako taki super młodziutki zawodnik dostrzegano w nim potencjał i zapraszano go do gry w reprezentacji. Przy okazji reprezentacji, tak, bo aha, to jeszcze jedna sprawa. On oczywiście miał takie ulubione swoje kraje, w którym strzelał, bo śmiać mi się chce troszkę, dlatego że biedni Rumuni padali jego ofiarą. I na początku pierwszą bramkę, którą strzelił w reprezentacji, to strzelił Rumunii. A ostatnią bramkę, którą strzelił w reprezentacji po 8 latach, też strzelił Rumunii. Czyli tak ta Rumunia jakoś mu leżała chyba. No oczywiście najważniejsza to ta bramka z Niemcami, chociaż w meczu tylko towarzyskim. Zresztą w ogóle miał takiego trochę pecha. Według mnie, bo gdyby był troszkę młodszy, to on by się być może załapał na te słynne Mistrzostwa Świata w 1938 roku, w którym Polacy tak pięknie grali z Brazylią. Gdzie Wilimowski, przypomnijmy, cztery bramki strzelił, chociaż wiem, że jest dużo polemiki z tymi czterema bramkami, ale myślę, że tutaj autorzy ostatniego tomu o historii ruchu Chorzów dobitnie pokazali, że jednak te cztery bramki Wilimowski zdobył, a nie trzy, tak jak to niektórzy chcą poprawiać. Ale wracając do Karola Pazurka, no pewnie by się załapał na te mistrzostwa w 1938. Wcześniej nam nie udawało się kwalifikować. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta jedenastka reprezentacyjna Polski, która zaczęła kształtować się pod koniec lat 30., no to była niebywale silna jedenastka i załapać się tam też pewnie byłoby trudno, chociaż tak jak powtórzę, w swoim takim, nie lubię tego słowa, bo jest to słowo angielskie, ale powiem, w tym prime swoim, to ja myślę, że on spokojnie w tej reprezentacji swoje miejsce by znalazł.
że dużo bramek strzelał. Tak, jest do dzisiaj najskuteczniejszym strzelcem Garbarni, jeżeli chodzi o ekstraklasę w historii. Czyli dzierży ten tytuł z dumą do dzisiaj. Ja przypominam, że Garbarnia do roku 1956 grała w ekstraklasie, więc z przerwami, więc był jeszcze czas, żeby ktoś tam wskoczył na jego miejsce. No ale tak się nie stało. Tak jak wspomniałeś, to swoje najlepsze lata właśnie przeżył w Garbarni. Do Polonii trafił raczej na zakończenie swojej kariery, już dosyć w cudzysłowie sędziwym wieku. Tak, to prawda. W Garbarni zdobywał, akurat przyszedł do klubu w 29 roku, kiedy zdobyła mistrzostwo, jak się wydawało na początku Garbarnia. Później decyzje przy zielonym stoliku spowodowały, że mistrzostwo odebrano Garbarni, a zdobyła je Warta Poznań. To taki ciekawy rok był wtedy w polskiej piłce. Niektórzy mówią, że całkowicie prawidłowo i taka większość jest głosów. No, pewnie całkowicie prawidłowo, chociaż tutaj w Krakowie, tego konkretnie po tej stronie Wisły, która jest kibicuje Garbarni, to przeżyć tego nie mogą dalej. Do dzisiaj, proszę sobie wyobrazić. Później Mistrzostwo Polski z Garbarnią, Ekstraklasa, cały czas ówczesna Ekstraklasa oczywiście, reprezentacja Polski. High life, można powiedzieć. Prasa go bardzo lubiła, bo wzmianek o nim jest całe mnóstwo i w przeglądzie sportowym, i w Raz, Dwa, Trzy, i w wielu, wielu innych pismach. A, bo jeszcze co jest ważne, my tutaj mówimy o Polonii, o Garbarni, o tym, że grał w reprezentacji, ale przecież nie zapominajmy, jak ważne były w okresie przedwojennym rozgrywki typu reprezentacja miasta Krakowa z reprezentacją Warszawy. Na przykład takie mecze, albo z Lwowem. Te występy w reprezentacji albo Małopolski, albo Warszawy, albo Krakowa, no to się bardzo liczyło. To było bardzo ważne. Dzisiaj trudno nam sobie zdać z tego do końca sprawę, trudno sobie tak gdzieś w głowie, w hierarchii ułożyć występy w tej reprezentacji, ale to było bardzo ważne dla tych piłkarzy i było to bardzo ważne rozgrywki dla kibiców również. Więc tak, był także reprezentantem Krakowa, grał w różnych meczach, bo grał też chyba w meczach reprezentacji Śląska z reprezentacją Śląska Polskiego, z reprezentacją Śląska Niemieckiego. No, gdzie tylko się dało, to też świadczy o jego klasie, prawda? Że gdzie się dało, tam on zawsze się gdzieś wyrywał do tej pierwszej jedenastki i grał w reprezentacjach przeróżnych. Od reprezentacji krajowej, przez miasto, region i tak dalej, i tak dalej. Także to świadczy o jego fenomenie, o tym, że był piłkarzem niebywałym. On strzelił dla Garbarni w 174 meczach 88 bramek. To jest, tak jak powiedziałem, wynik historyczny. Dla Polonii Warszawa już trochę gorzej tam było, dlatego że on w momencie, kiedy przychodził do Polonii, to był rok 1938, no to on już miał 33 lata. 33 lata, teraz to, no powiedzmy, że jeszcze niektórzy piłkarze potrafią troszkę biologię oszukać i grają na pełnych obrotach. Znamy takich piłkarzy, prawda? Natomiast w tamtych czasach, no te 33 lata, no to już był mocno zaawansowany wiek. No ale mimo wszystko wzięto go. Ja myślę, że ja gdzieś czytałem w jakiejś takiej analizie, bodaj chyba teraz trudno mi jest z głowy powiedzieć, nie chcę też przekłamać. Natomiast czytałem gdzieś w jakiejś analizie z 1938 roku, takie analizy na przykład w przeglądzie sportowym się pokazywały przed sezonem, tam mówiące, co się dzieje w jakimś klubie. To tutaj zaznaczano, z tego co pamiętam, że Karol Pazurek przychodzi do Polonii, żeby swoim doświadczeniem troszkę ten zespół, że tak powiem, zarazić. Czyli żeby było tam więcej tej takiej stabilności, powiedziałbym, że on miał dawać ten spokój, że on miał dawać to pokazywać. Się tak śmieję trochę, że tak może, no nieformalnie, absolutnie, że nie został tutaj źle zrozumiany, ale troszkę był takim jakimś grającym mentorem, pseudotrenerem bardziej.
niż wydaje mi się liczono na jego super jakieś tam osiągi. Myślę, że tutaj ta strona właśnie takiego doświadczenia głębokiego, takiej klasy piłkarskiej i nie tylko, bo zaraz też coś ciekawego powiem o Polonii i Karolu, musiały grać rolę przy tym, no nazwijmy to transferze. On 11 meczów w Polonii rozegrał oficjalnie, strzelił dwie bramki. Jedno w okolicznościach zimowych, z tego co pamiętam, gdzieś jest taki fajny opis tej bramki, też w którejś z gazet, w gazetach, którejś z gazet. No i to raczej było to, co dla Polonii on miał jakby zrobić. Pamiętajmy też to, co powiedziałem wcześniej, że w Polonii w latach 32 bodaj chyba, jeżeli teraz nie, coś mi się nie pomyliło, bo z głowy mówię. Także proszę mnie poprawić, jeżeli bym się pomylił. W Polonii grał Józef, jego brat. Także to też miało na pewno znaczenie, to taka ta łączność i zaufanie dla tej rodziny przez władze Polonii i zakontraktowanie jego brata. Zresztą, tak jak mówiłem na początku, doszło do takiej fajnej sytuacji, mianowicie w 1934 roku przyszedł Józef do garbarni, pograł ze swoim bratem kilka lat, wcześniej był w Polonii, a później jego brat odfrunął do Polonii Warszawa. No fajna sprawa, wymiana. Szkoda, że w takim okresie, no bo przychodzi wojna i już się wszystko absolutnie zmienia. Natomiast obiecałem taką jakąś, jeżeli za długo mówię, to proszę mi przerwać. Nie, 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 Tak ja od razu. słucham z zaciekawieniem. Opowiem taką ciekawą rzecz, bo jeżeli chodzi o Karola, do tych tragicznych czasów to za chwilę wrócimy, ale chciałbym opowiedzieć taką sytuację, ponieważ też o tym opowiemy chyba za chwilę. Mam takie wiadomości od rodziny i gdzieś to jest wspomniane, że Karol Pazurek był przyjacielem Adolfa Dymszy. No Adolf Dymsza, no to wiadomo w tamtych czasach, kto to był. No, chyba najbardziej rozpoznawalny obok Bodo chyba aktor polski, prawda? No, grał w największych hitach kinowych. No, to był taki człowiek, który charakterystyczny głos, twarz, to myślę, że był jeden z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce, nie tylko w Warszawie. I ja wiem o tym, że on z Pazurkiem miał, że to byli świetni przyjaciele. A rodzina Dymszy to wspomina tak swoją drogą też, że to byli dwaj oddani sobie przyjaciele, którzy spędzali miło czas w jakichś Adrii czy w innych eleganckich lokalach Warszawy przedwojennej. I skąd to wynika? Ja się tak zastanawiałem, skąd to się wzięło. Wiadomo, że znani aktorzy czy tam pisarze bardzo lubią towarzystwo znanych piłkarzy i to się zdarzało w historii nieraz. Natomiast tutaj jest ciekawa sprawa, dlatego że przecież dostałem olśnienia, kiedy słuchałem, kiedy czytałem książkę pana Szczepuka bodaj chyba, który tam opisuje jakiś tam Warszawa idzie na mecz bodaj chyba się ta książka nazywa. Tak. I tam jest dużo o Polonii Warszawa. I on tam pisze, że co później sprawdziłem i okazało się prawdą, on pisze tam o tym, że Adolf Dymsza był zawodnikiem Polonii Warszawa. I że nie łapał się do pierwszego składu, ale gdzieś tam w tych rezerwach próbował grać. No, talent aktorski był większy jednak niż piłkarski, ale prawdopodobnie po tej linii. Mamy zawodnika bardzo utytułowanego, reprezentanta kraju, jakim jest Karol Pazurek. No i mamy super słynnego aktora z taką miłością, który w sercu ma zapewne miłość do Polonii Warszawa i do piłki nożnej. No, oni musieli się na tym polonijnym, że tak powiem, poziomie porozumieć, żeby zostać przyjaciółmi. To chyba stąd ta wiadomość i od rodziny Dymszy, i od rodziny Pazurków, i jeszcze gdzieś to w prasie jest zaznaczone. Obiecuję solennie, zaraz do tego pewnie dojdziemy, opowiedzieć i obiecuję, że pokażemy na to dowody twarde. O, w ten sposób. Okej, to teraz przejdźmy właśnie do tego, co przerwało karierę Karola. Nie pograł w Polonii długo, ale to przez to, że wybuchła wojna, tak? Przyszedł wrzesień 1939 roku.
Kariera sportowa Karola została przerwana, choć nie do końca, ponieważ grywał jeszcze podczas okupacji, ale to może opowiedz, jak wyglądały losy Karola po wybuchu wojny. No to jest właśnie temat jeden z najbardziej ciekawych i tajemniczych, dlatego że wiemy, że on wrócił do. Prawdopodobnie było tak, że on z Warszawy, jak wybuchła wojna, wrócił do Katowic. Z tego, co wiem, to musiał tak zrobić ze względów prawnych. On, jak wiemy, był Ślązakiem. I to teraz wrócę może do jego rodziny. Ja miałem kontakt, mam kontakt nie tylko z Grześkiem, ale też miałem kontakt, niestety pandemia urwała te ambitne plany, również z jego rodziną, która w tej chwili mieszka w Czechach, w Pradze. I tam też jest dużo wspomnień, bo to znowu jest ta rodzina, która od braci Pazurków idzie, prawda, o których mówiłem. Tam też jest dużo wspomnień i tam opowiedział mi. No, tak rodzinnie biorąc, to kuzyn Grzegorza, o którym też wspomnę za chwilę, powiedział mi taką historię, że u nich w tej części rodziny mówi się o tym, że ta rodzina Pazurków zawsze była taka trochę podzielona. Podzielona ze względu na to, kto czuł się kim, bo ojciec tych braci, którzy tak bardzo zasilili polski futbol, a więc Karola i reszty, on czuł się Niemcem i tego nie ukrywał, tych swoich proniemieckich sympatii. Natomiast jego synowie, a zwłaszcza Karol, znowu czuli się Polakami i to tak bardzo, bardzo czuli się Polakami. Oni się czuli niebywale wyróżnieni, że dzięki Polsce, dzięki grze z orzełkiem na piersiach w przypadku Karola, ale dzięki grze dla polskich klubów, oni osiągają tak duże sukcesy i są tak znani. To było dla nich niebywała nobilitacja. W związku z tym oni bardzo dumni byli z tego, że byli Polakami. Zresztą a propos Karola, to mamy jego legitymację, udało nam się zdobyć, to tak wyprzedzam trochę może pytanie, legitymację z czasów warszawskich właśnie, legitymację jego wstąpienia do Związku Strzeleckiego, a więc do takiej patriotycznej bardzo organizacji polskiej. Więc no, to tak jak na granicach zawsze państwowych, pewnie na granicy francusko-niemieckiej jest to samo przecież tam w tych krajach, że tak powiem, że te losy no są przeróżne i wikłają się w sposób nieprawdopodobny, się plątą. Więc mamy sytuację taką, że starsze pokolenie, a więc ojciec, czuje się Niemcem, młodsi się czują Polakami, wybucha wojna, wkraczają Niemcy, wschód oczywiście Związek Sowiecki, no ale na razie nas interesuje ta okupacja niemiecka w tym wypadku. Karol wraca prawdopodobnie do Katowic i tam oczywiście, i to jest znowu takie mylne podejście Polski do tych śląskich problemów, bo mówi się o tym, że on tam zdrajca, bo podpisał jakąś tam, wpisał się na folklistę czy coś takiego. Otóż na Śląsku nie było czegoś takiego. Śląsk, przypominam, został wcielony do Rzeszy bezpośrednio, a nie był w generalnym gubernatorstwie. A tutaj nie obowiązywało żadne tam zgłaszania się na folklistę czy coś takiego, tylko ty byłeś od razu obywatelem Rzeszy i obowiązywały cię te prawa, które obowiązywały innych obywateli Rzeszy. Oczywiście każda z rodzin wypełniała taką z terenów włączonych do Rzeszy, wypełniała taki dokument, który urzędnicy niemieccy później klasyfikowali, jak bardzo niemiecka jest ta rodzina. Tam chyba były cztery takie klasy. Pierwsza była najlepsza i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba było wypełnić. To nie było takiej mowy, że chcesz wypełniać, czy nie chcesz wypełniać. No, nie było w ogóle takiej dyskusji. No po prostu się to wypełniało i podlegałeś już dalej władzom III Rzeszy bezpośrednim, a nie tutaj ze stolicą w Krakowie, tworowi politycznemu, który stworzyli Niemcy na części terenach okupowanej Polski. Dlatego też on jest obywatelem III Rzeszy, dostaje bilet do wojska, musi iść do tego wojska, różne rodzaju brutalne konsekwencje
czekały tych, którzy z tego wojska dezerterowali. Więc on idzie do wojska. Prawdopodobnie dlatego, my dokładnie nie wiemy, jaki jest przebieg jego służby. My dokładnie znamy przebieg jego służby w polskim wojsku, bo on w polskim wojsku też był. Ale to nie chciałbym od razu wszystkich, że tak powiem, tajemnic, które odkryliśmy wspólnie, sam opowiadać. Natomiast on trafia do Krakowa. Służy tutaj w jakimś, nie wiemy dokładnie w jakiej, ale trwają prace i pewnie to szybko wyjaśnimy, w jakiej jednostce wojskowej, ale na pewno służy tu w Krakowie i chyba też dlatego, że pamiętano o tym, że jest świetnym piłkarzem, że był świetnym piłkarzem. Prawdopodobnie gra w zespole DTSG Krakow. To był taki zespół, który był jedyny cywilny zespół, bo ja też nie chcę wchodzić tutaj teraz szeroko, tak ze względu na czasowe jakieś ograniczenia, właśnie dlatego tak powiedz mi, jeżeli trzeba będzie skracać. DTSG Krakow występował w Gaulidze generalnego gubernatorstwa. Trzeba pamiętać, że Niemcy bardzo organizacyjnie podchodzili, także jeżeli chodzi o piłkę nożną, w ogóle o sport, i sobie zrobili tutaj od razu Gauligę, a więc tam dołączyła te drużyny, które powstały tutaj z Niemców, przeważnie w 99% były to drużyny powstałe z piłkarzy, którzy służbę wojskową w takiej czy innej jednostce pełnili. I powstawały drużyny, które grały w lidze tej regionalnej, po to, by później iść do, brnąć w stronę Mistrzostwa Niemiec. Ja przypominam, że Mistrzostwa Niemiec ligowe to jest bardzo, 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 bardzo jak dla mnie młoda sprawa, bo to jest, nie pamiętam, ale chyba 60. któryś rok to jest powstanie Bundesligi, a wcześniej to mistrzostwo było na zasadzie właśnie takiej, że były ligi regionalne, mistrzowie szli dalej i później już system pucharowy eliminował aż do finału o Mistrzostwo Niemiec i te drużyny z Gauligi po prostu dołączyły się do tego niemieckiego całego systemu. Przypominam, że były to drużyny niemieckie, w 99% wojskowe, ale DTSG Krakow było takim wyjątkiem, bo było drużyną cywilną i nie wiem, czy to jest prawda, to wymaga jeszcze sprawdzenia oczywiście, ale pojawia się nam tutaj kolejna słynna postać historyczna, mianowicie pan Schindler, znany z filmu Spielberga, ten, który bardzo dużo uratował ludności żydowskiej. On prawdopodobnie był jednym, jego fabryka była jednym z głównych sponsorów tego klubu, na którego to mecze klubu miał generalnie on przychodzić sam. I w tymże klubie miał grać również Karol Pazurek, ale nie tylko Karol Pazurek, bo tam grało kilku reprezentantów Polski, jak Smoczek bodaj, chyba Joks, ja już teraz nie to z Garbarni, ja już teraz nie pamiętam, ale tam było kilku co najmniej takich piłkarzy. Pytanie o to, czy to było, czy należy to traktować jako zdradę? No, tutaj moglibyśmy rozmawiać, dyskutować na ten temat. No, nie wiem, ja sam do końca nie chcę tak na gorąco, chociaż myślę o tym często, wydawać jakiejś opinii, jeżeli chodzi o jego postawę w czasie wojny. Mam tutaj, niestety nie udało mi się nagrać, ale wnuczkę takiego znanego zawodnika Garbarni, też później reprezentacji Polski, Ignaczaka. On grał, to już takie młodsze pokolenie w stosunku do Karola Pazurka. I oni wspominają, ta rodzina wspomina, że Karol Pazurek ostrzegał swoich kolegów, ale nie tylko, bo też ich rodziny, żeby nie przychodzili w takiej godzinie na taki krakowski most na przykład, bo wtedy będzie łapanka i wywózki do Niemiec. Pomagał uzyskiwać kartki żywnościowe. Też są takie wspomnienia. To są wszystko rzeczy, które jeżeli by Niemcy wykryli, że coś takiego Karol prowadzi, no miałby potężne kłopoty. Potężne kłopoty. Kto wie, czy nie takie śmiertelne. Także są takie wspomnienia, że on był bardzo porządnym człowiekiem, że on
że on pomagał, ile się dało tylko każdemu, komu się tylko dało pomóc. No To i. tak a propos, tak? No mówię, no niewiele brakowało, a doczekałby szczęśliwie końca wojny. Tak. Tak jak powiedziałem, będziemy dokumentować to wszystko. Cała akcja już się dzieje, można powiedzieć. To za chwilkę pewnie o tym też powiemy, dwa słowa dosłownie. Tak, niewiele brakowało. Wiadomo, jest styczeń, pogoda mniej więcej taka jak teraz, czyli duży minus i śnieg. Styczeń 1945 roku, armia sowiecka nadchodzi. Jest ten słynny manewr, bodaj Koniewa chyba, ale nie chcę teraz przekłamać, który ocala Kraków, można powiedzieć. Kraków nie jest zniszczony, miał się bronić, ale się nie bronił. To odpukajmy naprawdę. Mało jest zniszczeń wojennych z tego okresu wojny w Krakowie. To jest naprawdę duże szczęście dla tego miasta. I Niemcy się wycofują. Niemcy się wycofują z Krakowa. No i chociaż tak powiem o ich bestialstwie, bo tak czymś nie, co trzeba mieć w głowie, jeszcze kiedy się wycofywali, dokonali rzezi mieszkańców Dąbia i rozstrzelali 3/4 klubu piłkarskiego w ramach 2 dni przed swoim wyjściem z Krakowa. No wyobraźmy sobie, tutaj już front praktycznie za kołnierzem, oni w panice, wszyscy się pakują, te dokumenty, jakiś chaos jest trochę, wyjeżdżają po kolei, ale nie, zróbmy jeszcze jedną malutką rzeź, prawda? No niebywałe, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego przeprowadzić. Ale wracając do kolora pazurka. No on jest w mundurze Wehrmachtu, prawda? On jest w mundurze Wehrmachtu, a nie powiedzieliśmy o tym. On z zawodu i z zamiłowania on był mechanikiem samochodowym. Jest takie piękne zdjęcie z garbarni, kiedy stoi właśnie Karol Pazurek z takim wielkim kluczem francuskim jakimś obok na wpół rozebranej ciężarówki z zakładów garbarskich, które były sponsorami garbarni, no i on musiał pracować normalnie w tych zakładach, żeby grać, prawda? Więc on był mechanikiem, kierowcą i tak dalej i prawdopodobnie pełnił rolę kierowcy jakiegoś oficera. No i gdzieś z Krakowa do Jędrzejowa uciekali, no stąd, czy gdzieś tam próbowali się przedostać gdzieś w jakieś inne miejsce. No i dostali się prawdopodobnie w pułapkę wpadli, którą zasadziła na nich Armia Krajowa. No rozwałka całkowita, trupy leżą, wszyscy Niemcy zginęli. Masakra, prawda? Z tym, że to jest pierwsza wersja śmierci i najbardziej prawdopodobna Karola. Ale tych wersji, dopóki się nie zainteresowałem tym wraz z kolegami, a w zasadzie z jego prawnukiem Grześkiem, no to ta wersja jakby się wykrystalizowała jako ta, która jest najbardziej prawdopodobna, a my będziemy to potwierdzać w ramach tej naszej grupy roboczej, można powiedzieć, która zajmuje się historią Karola Pazurka. Należy do niej, tak jak powiedziałem wcześniej, Grzesiek, czyli jego prawnuk, i należy do niej kolega historyk z IPN-u, który nam wydatnie nam pomaga przy różnego rodzaju archiwach i tak dalej. Ale wracając, ta wersja jest najbardziej prawdopodobna na dziś. Były inne wersje, ciekawsze. No, ciekawsze może nie, ale skrajnie inne. Na przykład wersja też taka była śmierci, że w tym styczniu 1945 roku on nigdzie nie wyjechał, tylko został, bo czuł się Polakiem, więc został w Krakowie. No jak armia rosyjska wchodziła, no to on gdzieś tam na jakiejś ulicy ich zobaczył, podniósł rękę do góry, rzucił karabin, był w mundurze Wehrmachtu i zaczął po polsku krzyczeć, że on jest Polakiem, ale nim zdążył cokolwiek wytłumaczyć, no to Sowieci odpalili go już z jakiejś tam broni, którą mieli pod ręką. No nie czekali na to, co on tam będzie gadał, miał mundur Wehrmachtu, więc sytuacja była dla nich prosta.
Inna wersja jeszcze była, że był w ciężarówce i w takiej pułapce jakiś tam koło Miechowa znowu zginął. No, tych wersji było kilka. A, była jeszcze wersja, że przeżył wojnę. To też mega ciekawa sprawa. Była taka wersja, że przeżył wojnę i że gdzieś go widziano na zachodzie Niemiec, że uciekł. No to wszystko okazało się oczywiście banielukami. Natomiast ta pierwsza wersja o tym, że on prowadził jakiś samochód, jest najbardziej prawdopodobna na ten moment. I myślę, że te nasze prace nad tym wyjaśnieniem, bo my nie znamy ani dokładnie przebiegu sytuacji, ani dokładnej daty tej sytuacji, nie znamy dokładnego miejsca i nie znamy wreszcie miejsca pochówku Karola Pazurka. W zasadzie nie ma go, nie ma jego ciała, nie ma jego miejsca upamiętnienia, nie ma nic. Mam nadzieję, że uda się to rozwikłać. No ja naprawdę jestem taki bardzo pozytywnie do tego nastawiony. Także to jest wyzwanie, które stoi przed nami. Wspomniałeś właśnie o tej grupie roboczej, o tym waszym śledztwie. Powiedz mi, czy po tym po zakończeniu tego śledztwa, jak już zgromadzicie wszystkie materiały, możemy spodziewać jakiejś publikacji na ten temat? Tak, oczywiście, że tak. Tutaj myślimy o publikacjach i takich internetowych i czymś takim pisanym, no bo to jest fascynująca historia przecież takich losów bardzo smutnych Ślązaka, który czuł się i Ślązakiem, i Polakiem, bo to, że on się czuł Polakiem, to przecież całkowicie nie wyklucza tego, że był również Ślązakiem, prawda? Człowieka, który w Warszawie brylował na salonach z Adolfem Dymszą, gazety, radio, nim zainteresowane, reprezentacja Polski, no wielki świat, później wojna, mundur Wehrmachtu i niebywale tajemnicza śmierć. No, scenariusz nieprawdopodobny. Tak, w grupie roboczej, jeszcze tak jasno powiem, jest Grzegorz Pazurek, a więc bezpośredni prawnuk Karola. I tutaj od niego mamy masę fantastycznych odkryć rodzinnych. To, co on poznajdywał u siebie w rodzinie, te legitymacje PZPN-u mamy legitymację ze Związku Strzeleckiego. Odkrył jakiś zegar w ogóle, który podarowała garbarnia, taki ścienny zegar, który podarowała garbarnia w latach 30. Karolowi jako prezent ślubny. On tutaj w Krakowie, w Podgórzu brał ślub z panią Teklą. O ile dobrze pamiętam, miała na imię Tekla nazwiska, teraz sobie nie przypomnę, ale zaraz pewnie wrócę do tego. To jest Grzegorz Pazurek, no i oczywiście jest jeszcze Michał Zajda, naukowiec, historyk, który przyłączył się do naszego zespołu, dał nowe życie tym wszystkim działaniom i obiecuję, że naprawdę zrobimy wszystko, żeby dowiedzieć się, gdzie leży Karol Pazurek, w jakich okolicznościach dokładnie zginął, jaki był przebieg jego służby. W czasie II wojny światowej chcielibyśmy te wszystkie tajemnice wyjaśnić. Publikacja, mam nadzieję, że nie tylko internetowa, ale również pisana, książkowa, a może nawet i filmowa, bo też takie myśli chodzą po głowie, żeby to wszystko sfilmować i pokazać ten cały proces dochodzenia do tej prawdy historycznej. Na pewno jest to bardzo ciekawe i na pewno społeczność tej kibiców Polonii również będzie zainteresowana poznaniem tych losów, tak więc No, z ja się będę wyciągnięciem. zwracał do społeczności, żeby przy tych momentach warszawskich, żeby tutaj była pomocna, bo tam kilka rzeczy też jest do wyjaśnienia. A tak jeszcze powiem jedną rzecz bardzo ciekawą, taką, którą być może będziesz, nie wiem, czy będziesz jako pierwszy publikował, ale tak uchylę rąbka tajemnicy, żeby pokazać, jak te nasze działania przebiegają. Otóż Grzesiek Pazurek dowiedział się od swojej rodziny, konkretnie rzecz biorąc od swojej babci, że było takie wspomnienie, ponieważ w tym okresie, w czasie, w tym okresie tak gdzieś tam wojennym, oni gdzieś, żona Pazurka, Karola, mieszkała gdzieś w domu na wsi podkrakowskiej. Nie pamiętam teraz, o jaką to wieś chodzi. Natomiast najważniejsze jest to, że jest taka opowieść rodzinna, która mówi, że po tym, jak Karol Pazurek został zabity w tej akcji partyzanckiej, do domu tejże żony przyszło trzech oficerów Armii Krajowej z, mówiąc krótko,
przeprosinami za to, co zrobili. Było to bardzo podobno wzruszające. Oni byli niesłychanie zakłopotani, zawiedzeni tym, że pod ich kulę trafił reprezentant Polski i zapewniali, że gdyby wiedzieli, kto prowadzi ten samochód, nigdy nie doszłoby do tej sytuacji. Jest taka opowieść rodzinna. Wiadomo, że wszystkie opowieści rodzinne są trochę legendarne, czyli nie historyczne, a legendarne. Aczkolwiek jakaś wskazówka to jest. Sam musisz przyznać, że fantastyczna I opowieść. często w takich historiach, w takich legendach jest ziarenko prawdy. No właśnie, tego ziarenka poszukujemy. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Życzę na pewno powodzenia w poszukiwaniach oraz aby ta publikacja była jak najbardziej pełna i żebyście dotarli do, no, do tego sedna tej całej, tych całych poszukiwań, czyli odnaleźli miejsce pochówku Karola Pazurka. Czekamy z niecierpliwością na informacje, kiedy już dzieło będzie skończone. I jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za dzisiejszą fantastyczną opowieść. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie przedłużyłem za bardzo i nie przynudziłem. Nie, na A pewno nie. jeżeli by ktoś gdzieś coś znalazł, jakieś błędy, to proszę mnie informować. Ja jestem człowiekiem, który przyjmuje wszystkie takie informacje z radością, powiedziałbym. Na pewno nasi historycy z Polonii będą słuchać tego odcinka i tutaj prosimy o na pewno jakieś sprostowanie, jeśli ktoś zobaczy jakąś nieścisłość albo ma jakieś informacje, które mogłyby pomóc wam w poszukiwaniach, to też zgłaszajcie się do mnie, ja tutaj Norbertowi przekażę kontakt lub informacje. Słuchaczom również dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Do zobaczenia, do usłyszenia.